W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób łatwo zmontować materiał na dwie perspektywy, klikając dosłownie dwa przyciski. Jak jesteśmy sobie w premierku, musimy mieć dwa nagrania, czyli jakby dwóch perspektyw. Ja sobie stworzę jakiś projekt. Jeżeli nagrywacie na przykład gaming, to może to być druga perspektywa ziomka, albo po prostu druga kamera. Fajnie jakby były w tym samym frame rate'cie. Akurat 4 FPS to jest mało, ale żeby na przykład nie było 30-60, bo wtedy może to nie być dobrze. Jak widzicie, tutaj jeden nagrałem z komórki i jest to w trybie pionowym. I teraz tak, bo pokażę wam, jak to zrobić, żeby to synchronizować. A później pokażę wam, jak łatwo to montować na kamerę. Jak widzicie, ja tu mam pozaznaczone chyba 6 ścieżek, żeby mi nagrywało. Nakładamy te ścieżki nad siebie. Jak widzicie, te dźwięki są, no nie jest to synchronizowane. Teraz tak, szukamy pierwszego klipu. Musicie klasnąć albo pstryknąć. Ja akurat pstryknąłem, to jest w sumie błąd, bo może tego nie być. Dobra, w dzisiejszym... Teraz tak, zrobimy sobie na ostatnie pstryknięcie. To jest nie do końca dobra opcja, ale no wy zróbcie na przykład na klaśnięcie, bo klaśnięcie jest prostsze. I teraz ja sobie tutaj szukam w tej drugiej ścieżce, tutaj klaśnięcia, cyknięcia ostatniego. No i teraz mamy dwa pocięte materiały. I teraz jak powinniśmy nałożyć na siebie, to powinno nam się głos nakładać. Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku pokażę ci, w jaki sposób stworzyć projekt w Premiere Pro. Klikamy sobie New Project, a następnie wpisujemy nazwę. Następnie klikamy Create. Koniec poradnik. Go. Jak widzicie, nam się nakładają. Cicho! Walki psu. Zaznaczamy sobie te dwa klipy, klikamy sobie Nest i nam się zestawała sekwencja. Następnie klikamy sobie prawym, multicamera i klikamy sobie Enable. Jak widzicie, nam się ustawia jedna perspektywa. Następnie klikamy sobie na podgląd. Następnie klikamy sobie prawym, display mode i multicamera. Jak widzicie teraz, pojawił nam się taki wygląd. Teraz tak. Tu możemy sobie zmieniać kamery. To jest nasz ogólny podgląd, czyli to, co będzie na wyrenderowanym materiale. To są właśnie nasze podglądy, to jest nasze perspektywy. Teraz tak, pokażę wam, na czym to polega. Jeżeli chcemy sobie rozpocząć odcinek i chcemy sobie, żeby się zaczynał z pierwszej perspektywy, puszczamy sobie timeline. Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku pokażę ci, w jaki sposób stworzyć projekt w Premiere Pro. Klikamy sobie New Project, a następnie wpisujemy nazwę. Teraz tak, wytłumaczę wam jeszcze raz, o co chodzi, że jedynką macie pierwszą perspektywę, klikając dwa na klawiaturze macie drugą perspektywę i tak możecie sobie klikać. W momencie, kiedy będzie odtwarzany wasz timeline, klikacie sobie. Dzień dobry, klikacie sobie jeden, pokażę ci, w jaki sposób stworzyć projekt w Premiere Pro. Klikamy sobie New Project. I tutaj wam się ciągle zmienia ta perspektywa i w zależności od tego po prostu sobie ustawiacie, jaką chcecie perspektywę, w zależności od tego, co mówią. Jeżeli pomyliliśmy się, co nie, to klikamy sobie na jakąś perspektywę, na przykład dwójkę i teraz jak widzicie podmieniła nam się perspektywa. To jest główny podgląd. Teraz tak, pokażę wam, jak to wygląda ogólnie tym. To możemy sobie kompozycję wideo opuścić. Jak widzicie, teraz nam się pocięło, jak klikaliśmy jeden, tutaj klikamy jeden. Dzisiejszym odcinku pokażę ci, jeden, w jaki sposób stworzyć projekt w Premiere Pro. Klikamy sobie New Project, a następnie wpisujemy nazwę. I jak widzicie, tak to właśnie działa. Jesteśmy w stanie bardzo łatwo zmieniać perspektywy i tak, aby po prostu się nie męczyć, bo normalnie byśmy musieli robić tak, że jeżeli chciałeś zmienić perspektywy na tą, to sobie ucinałeś tutaj i sobie to wywalałeś i wtedy ci pokazywało tutaj. A jest na to prostszy sposób, mam nadzieję, że wam pomogłem. Przy okazji pokazałem, jak zrobić dźwięk. Dziękuję za oglądanie, życzę wam miłego dnia i cześć.